Dzień dobry, witam Państwa w czwartek 26 listopada ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium zaproszenie tylko dla Pań, jak Gliwice wypadły w kolejnym raporcie Światowej Agencji. Sprawdzimy też, jak mieszka się Gliwiczanom przy nowym odcinku DTS. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Według ekspertów Światowej Agencji Fitch Ratings Gliwice mają bardzo dobrą sytuację finansową. Instytucja potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na dobrym poziomie. Eksperci przewidują, że Gliwice utrzymają mocne wyniki operacyjne, a dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 50% pomimo wysokich wydatków majątkowych. Rating biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, wysoki udział dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynność. Trzeciego grudnia Gliwiczanki w wieku od 40 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego. Mamobus pojawi się na Placu Krakowskim. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 58 666 24 44. Dla Pań z rocznika 46 będzie to ostatnia szansa na mamografię bez skierowania. Darmowe badania wykonywane są w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i przysługują kobietom w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii. Telewizja Imperium wystartowała z nowym projektem. Do premierowego wydania studia prasowego zaprosiliśmy przedstawicieli gliwickich mediów, Małgorzatę Lichecką z Nowin Gliwickich oraz Marka Morawiaka z Dzisiaj w Gliwicach. Gościem specjalnym był dr Zbigniew Wygoda, onkolog i gliwicki radny. Przejdźmy może do tematu tego, który już tu awizowaliśmy parę razy. Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach. Jak długo jeszcze Gliwice będą oddziałem Instytutu, a kiedy doczekamy się tego Śląskiego Instytutu Onkologii? To jest problem, ja tylko krótko powiem, bo wiele osób nie wie. Spotykam się z różnymi zdaniami na ten temat. Oddział został pod koniec lat 40, co już było jasne, bo wiele osób się wydaje, że to połączone nie tak dawno. No i w tym momencie Śląska to jest na topie, która przynosi zyski, która świetnie leczy, ma dobre wyniki w nauce również, nagle spostrzegana staje się, już nie nagle, tylko 2 lata przeszło, jako świetna, przepraszam za wyrażenie, dojna krowa, w której można pobierać pieniądze. Przypominam, że raz już zabrano nam pieniądze, kilkadziesiąt milionów w 2012 czy 2013 roku do Warszawy. Kraków też wtedy jako drugi oddział musiał też dołożyć swoje, co zresztą w chwili obecnej, między innymi moim zdaniem, absolutnie jest przyczyną tego, że Kraków ma bardzo złą sytuację finansową. Oddział krakowski, no i w tej chwili żąda się od nas znowu pieniędzy. Prowadzą bardzo nieładną zresztą, moim zdaniem, w wielu mediach i regionalnych, i ogólnopolskich nagonkę. Dobiegają końca prace przy budowie śródmiejskiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Gliwiczanom powoli odsłania się docelowy kształt tej ważnej arterii drogowej. Kilometry ekranów dźwiękochłonnych nie wszystkim się jednak podobają. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy budynków bezpośrednio sąsiadujących z DTS, którym zielone mury bezpowrotnie zabrały dostęp do dziennego światła. Można po prostu zobaczyć, jak ja tutaj mieszkam. Wie pan, ile ja już tu łez wylałam. Po prostu tu będą zielone te ekrany na dole. To jest po prostu, ja, człowiek, mamy swoje lata i większość, 90% dnia spędzamy w kuchni, prawda? No akurat mi się tak składa, że wszystkie, całe nasze mieszkanie, które ma prawie 70 metrów, to 3 pokoje i ta kuchnia, to jest cały ten róg, który właśnie jest objęty tutaj tym ekranem. Na razie jest tylko konstrukcja, ale dosłownie za kilka dni to tak, pani będzie zamurowana dosłownie. Oczywiście, dlatego dziwię mnie bardzo, ale po prostu też rozumiem ludzi, którym to nie przeszkadza, jeżeli ich to nie dotyczy. To nazywali nas oszołomami, w ogóle bardzo różne były opinie o nas, ale dlatego, że ich to bezpośrednio nie dotyczy. Ja się już przyzwyczaiłem, bo to już ta budowa trwa parę lat i w zasadzie na początku rzeczywiście wizja tego ekranu była taka straszna, ale teraz to już jest w zasadzie dla mnie nieszkodliwa. Ja się przyzwyczaiłem do tego i
nie jest to takie dla mnie coś, co nie wiem, powoduje, że mi tam się krew gotuje na przykład. Nie? Do tematu drogowej trasy średnicowej i komentarzy na temat jej budowy wrócimy jeszcze dzisiaj w programie Z kamerą wśród ludzi. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na piątek. Życzę udanego popołudnia.